Witam serdecznie na kanale Pink Art Maniac. W dzisiejszym filmie pokażę, w jaki sposób wykonać trójwymiarowy narzut, który nazywa się I-Cord. Narzut ten wykonuje się nieco wolniej niż inne narzuty. Jest on dużo bardziej pracochłonny, ale myślę, że jest godny uwagi. Tutaj pokazuję metodę narzutu na drucie, przerabiając i narzucając w sposób klasyczny ten narzut. I tutaj, jak zauważycie, mankament tego sposobu wykonywania narzutu I-Cord jest to, że te tutaj oczka są bardzo luźne. Oczywiście można się starać je przyciągać, ale jeśli będziecie je przyciągali zbyt mocno, to wtedy automatycznie ten nasz narzut też będzie bardzo ściągnięty. I jeśli będziecie wykorzystywali go do robienia na przykład czapki, no to może być nieprzyjemny ten narzut, ponieważ będzie mało elastyczny. Także to jest jedyny właśnie mankament wykonywania tego narzutu w ten sposób, w który dzisiaj Wam go prezentuję. Ale poza tym, jak widzicie, jest bardzo ładny i warto wiedzieć, jak go wykonać. Oprócz narzutu i sposobu jego wykonywania pokazuję również, w jaki sposób narzut tutaj na brzegu zamknąć, aby wyglądał on estetycznie. Do wykonania narzutu I-Cord możemy wykorzystać tak naprawdę wszystkie rodzaje drutów. Ja będę wykorzystywała dzisiaj druty pończosznicze, czyli te z dwoma igłami z lewej i prawej strony. Narzut rozpoczynamy od narzucenie na druty trzech oczek. Ja już tutaj pierwsze oczko mam, ponieważ wykorzystałam pętelkę do stworzenia pierwszego oczka i wykonuję jeszcze dwa oczka metodą długiego ogonka. Jeśli korzystacie z drutów klasycznych, to teraz musicie przerzucić sobie te trzy oczka z prawego na lewy drut, tak aby ta nitka była po lewej stronie. Ja mam druty pończosznicze, więc po prostu przesuwam sobie. Również używając drutów żyłką, wystarczy, że przesuniecie sobie z lewej na prawą stronę te trzy oczka. I rozpoczynamy dzierganie. Wbijamy się w pierwsze oczko i łapiemy nitkę. Przeciągamy ją do przodu przez to oczko, ale nie ściągamy oczka jeszcze z lewego druta. I wbijamy się w tylną nić tego oczka pierwszego i przeciągamy ponownie nitkę z kłębka. I dopiero teraz ściągamy te dwa oczka. Do stworzenia nowego oczka użyliśmy metody knit front and back. Przerobiliśmy prawe oczko przez przednią i przez jego tylną nić. I kolejne dwa oczka przerabiamy jako oczka prawe. I ponownie, jeśli korzystacie z drutów klasycznych, to przerzucacie sobie trzy oczka, te trzy oczka, z których tworzymy nasz narzut na lewy drut, a to oczko zostaje na prawym drucie. Ja mam druty pończosznicze, więc przesuwam sobie pierwsze oczko, ściągam z druta, nie przerabiam go. I w tym miejscu ponownie z tych trzech oczek będę
stworzyła nasz narzut, czyli wbijam się w to oczko skrajne, przeciągam nitkę, ale staramy się, aby ta nitka nie była zbyt luźna i ponownie wbijamy się w to samo oczko, ale w tylną nić i ponownie przeciągamy ją. I dopiero teraz ściągamy to oczko z lewego druta. I kolejne dwa oczka przerabiamy jako oczka prawe. Mamy teraz 5 oczek na prawym drucie. Ponownie przesuwam sobie moją robótkę z lewej na prawą stronę. Dwa pierwsze oczka narzutu ściągam i przerabiam sobie ponownie to oczko. Czyli przeciągam. Przerabiam przez przednią nitkę. Ponownie wbijam się w to samo oczko od tyłu. I przeciągam nić. I dopiero ściągam to oczko. Kolejne dwa oczka przerabiam jako oczka prawe. Tutaj już widzimy tworzący nam się narzut. Kiedy ściągacie te oczka, których już nie będziemy przerabiali, to nie ściągamy ich tak, czyli tak jakbyśmy chcieli przerabiać na prawo, ponieważ wtedy te oczka nam się obrócą, a my tego nie chcemy. Ściągamy je tak jakbyśmy chcieli przerobić je na lewo. I na lewym drucie zawsze zostają nam 3 oczka, z których powstaje jedno nowe. Dopiero ściągamy i dwa ostatnie przerabiamy jako oczka prawe. Ja w tym momencie mam na moim drucie 13 oczek narzutu i teraz zamknę sobie te 3 oczka, aby uzyskać oczko 14. Czyli ściągam sobie wszystkie oczka. I teraz przerobię sobie te dwa oczka razem jako oczko prawe, czyli wykonuję knit two together. Przenoszę to oczko z powrotem na lewy drut i z tym oczkiem robię to samo, czyli przerabiam te dwa razem oczka jako oczka prawe. Czyli ponownie robię knit two together. I mam oczko 14 i zamknięty narzut.